Znajdujemy się przed Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie, bo właśnie tutaj mieści się jeden z powszechnych punktów szczepień na terenie powiatu cieszyńskiego. Zobaczmy, jak to wygląda. Powiatowy punkt szczepień powszechnych w Skoczowie czeka na odbiór przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, który zaplanowano na jutro. Dzisiaj, 22 kwietnia, miejsce to odwiedzili starosta cieszyński oraz burmistrz Skoczowa. Kiedy tutaj w Skoczowie ruszą szczepienia i czy ten termin odbioru przez NFZ tego punktu jest aktualny? Jak zapewnił nas NFZ, tak, termin jest aktualny, a według ostatnio przekazanych informacji szczepienia powinny ruszyć od 4 maja, jeżeli oczywiście zostaną przekazane pierwsze dawki szczepionek. To punkt organizowany przez powiat. Dlaczego wybrano właśnie taką lokalizację? Dlaczego tutaj w Skoczowie? Trochę się narażę stojącemu obok panu burmistrzowi, bo nie odpowiem do końca dlaczego w Skoczowie, ale odpowiem dlaczego tutaj. Otóż w tym miejscu zbiegają się wszystkie najważniejsze drogi w powiecie i mieszkańcy powiatu mają najmniejszy problem z dojazdem z którejkolwiek części by jechali. Mamy skrzyżowanie S52 z Wiślanką, z Górecką. Dodatkowo szkoła jest nasza, więc nie ma potrzeby jakichś umów najmu czy dzierżawy. A wracając do pana burmistrza, jako że jest to na terenie Skoczowa, no to już dalsza część odpowiedzi jest jasna. Były brane pod uwagę w ogóle jakieś inne lokalizacje, czy od razu padło tutaj na Skoczów? Na etapie planowania rozważaliśmy różne lokalizacje, ale tak, wracam do początku odpowiedzi, no względy komunikacyjne plus to, co pan burmistrz zrobił, czyli udzielił nam pomocy, tutaj przeważyło, żeby jednak to zrobić w tym miejscu. To punkt tutaj organizowany przez powiat. Jakie w takim razie zadania tutaj są po stronie gminy Skoczów? Przede wszystkim pomoc powiatowi. Ja chciałem podziękować panu staroście, zarządowi powiatu za to, że ten punkt znalazł się tutaj. To jest świetne miejsce, to naprawdę jest serce powiatu i w tym sercu powiatu znajdzie się punkt szczepień. Ja wiem, że to będzie bardzo wiele problemów rodziło, szczególnie komunikacyjnych. Nie ukrywajmy, wszyscy przyjadą tutaj samochodami, więc są przygotowane przez powiat miejsca do parkowania. Myślę, że z tym będziemy jakoś sobie radzić. Będzie w tym pomagać Straż Pożarna, będzie w tym pomagać Straż Miejska. Kierować będzie kierowców tak, aby oczywiście móc zdążyć na szczepienie i zaczekać po szczepieniu te 15 minut. A jeżeli chodzi o układ komunikacyjny, no to mamy Nowiusieńką, ulicę Górecką. No i przede wszystkim jakby główne skrzyżowanie głównych dróg w powiecie, w samym centrum powiatu, więc myślę, że powinno być ok. Liczycie się właśnie z tymi utrudnieniami, być może pojawią się jakieś problemy, których ciężko na razie przewidzieć, prawda? Tak, liczymy się z utrudnieniami. Jak już powiedział pan burmistrz, Straż Miejska będzie kierowała ruchem. My ze swojej strony, ponieważ to jest droga powiatowa, wstawimy ograniczenie do 30 km na godzinę. Na pewno zirytuje to w jakiś sposób kierowców podróżujących tranzytem, poruszających się tranzytem, ale bezpieczeństwo osób udających się na szczepienia czy wracających jest najważniejsze. Jak wyglądały przygotowania tutaj tego miejsca? No, co tutaj przysporzyło najwięcej problemów? Pytanie może do pana starosty, później do pana burmistrza. Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedziałaby kamera, która tak jakby przejechałaby po podłodze i po tutaj tym całym wyposażeniu. No przede wszystkim musieliśmy całą podłogę sali przykryć wykładziną, żeby nie została zniszczona przez wchodzące tutaj osoby. Dodatkowo, czego nie widać, co możecie państwo zobaczyć na zewnątrz, zostały utwardzone i to ciężkim sprzętem parkingi, bo teren jest tutaj dość podmokły, także trudno było ryzykować utopienie się, jak to się mówi, samochodów. Plus instalacja łącz komputerowych, sieci komputerowej, no tego typu problemy. Pozostałe wszystkie były, myślę, drobniejsze. No, na pewno chciałbym w tym miejscu podziękować zarówno naszym pracownikom, którzy byli w to zaangażowani, jak i pracownikom pana burmistrza, bo bez nich byśmy sobie nie poradzili. Poza tym wyposażeniem, które tutaj częściowo na tej sali znajduje się, a jest naszym wyposażeniem, będziemy pewne rzeczy uzupełniać. To znaczy tak, postawimy 2 namioty pneumatyczne, jeden na wejściu do sali gimnastycznej, drugi na wyjściu ze szkoły po to, aby drogi szczepiących się i tych, którzy się zaszczepili, nie krzyżowały się już wzajemnie. Zapewnimy tutaj ochronę straży pożarnej, ochotników, którzy mają przeszkolenie ratownictwa medycznego, więc myślę, że gdyby coś się działo, to jesteśmy w stanie wspomóc lekarzy. Postawimy przy parkingach dwa toje. Jeśli taka zaistnieje potrzeba, będzie można z nich skorzystać. Jakkolwiek szkoła oczywiście ma swoje toalety. Postawimy taki duży agregat prądotwórczy, który zapewni ciągłość dostaw prądu przez cały okres funkcjonowania tego punktu. No i myślę, no to jest tyle. My w tej chwili w Skoczowie mamy 7 punktów szczepień. Na stronie można znaleźć, na stronie gminy można znaleźć adresy, ale ten to jest naprawdę bardzo duży punkt szczepień i on naprawdę jest bardzo potrzebny w powiecie, żeby przyspieszyć te szczepienia. No właśnie, bardzo duży punkt szczepień, no to ile będzie tak plus minus można tych szczepień na dzień tutaj zrobić, wykonać? Czy panowie wiedzą? Pani redaktor, na pewno będzie to zależne od ilości szczepionek. Podmiot leczniczy, który będzie wykonywał, mówi, że śmiało poradzi sobie z ilościami rzędu 700 do 1000 dziennie, ale pod warunkiem, że dostanie taką ilość szczepionki. Jeżeli chodzi o szczepienia, no to tutaj jakby z tym pytaniem, jeżeli chodzi o rejestrację, trzeba się zgłosić do podmiotu leczniczego. Kto tutaj będzie jakby odpowiedzialny za to pod tym względem? Podmiot leczniczy z terenu właśnie Skoczowa, pana doktora Gruszczyka, nie podam pani w tej chwili pełnej nazwy, niepubliczny podmiot, który będzie odpowiedzialny za wszystko od strony medycznej. Myślę, że z chwilą ogłoszenia, odebrania tego punktu wszystkie dane pojawią się na stronach internetowych zarówno Powiatu Cieszyńskiego, jak i gminy Skoczów, jak i generalnie ten punkt pojawi się przede wszystkim na stronach NFZ-u, gdzie będzie można wybrać, gdzie się chce zarejestrować, żeby tu przyjechać. Z rozmów z panem wojewodą, z telespotkań, z telekonferencji, które mieliśmy, wynikało, że podział tych szczepionek, tej rejestracji ma być w stosunku 90% do 10%, więc jeżeli to zostanie utrzymane, no to pewien niewielki wpływ może będziemy mieli na tą rejestrację, ale na ten moment, tak jak pani powiedziała, głównie do podmiotu leczniczego. Czy panowie chcieliby jeszcze coś dodać? Ja bym chciał przede wszystkim złożyć serdeczne podziękowania pani dyrektor, bez zaangażowania której i pracowników, no nawet my, ani pan burmistrz, ani ja i nasi pracownicy nie mieliby tutaj nic do roboty. Głównie dzięki decyzji, zgodzie pani dyrektor to wszystko mogło powstać. Bez gospodarza najprawdopodobniej nic by się nie udało. Pani dyrektor jest nastawiona bardzo pozytywnie do tego, więc bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy jako miasto, że udostępniła obiekt. W przygotowanie punktu zaangażowali się również pracownicy szkoły. Szkoła jest pusta, więc były to wszystkie ręce na pokład, więc tutaj znów ukłon w kierunku moich pracowników tutaj w szkole, pracowników obsługi, którzy zagwarantowali, że byli, że pomogli, panie nasze sprzątające, że też pracowały, przygotowały wszystko, za to serdecznie wszystkim dziękuję. Wszystko się udało, więc mam nadzieję, że szczepienia się również udadzą, mieszkańcy będą chcieli w nich uczestniczyć. Pan dr Gruszczyk i jego przychodnia, która to organizuje, też mam nadzieję, że wszystko będzie sprawnie przebiegać. Dodajmy, iż na terenie powiatu cieszyńskiego punkt szczepień powszechnych uruchomiony zostanie również w Cieszynie oraz Strumieniu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.